Obserwowałem, jak doświadczony chirurg zachwyca się gładkością. Pamiętam, wtedy to były model Sera Lene od Sera Gwizner. Nazywam się Michał Sikora. Produktami marki Sera Gwizner zajmuję się w FM Dental od 2 lat. Z racji mojego wykształcenia, jestem biologiem, doskonale rozumiem procesy zachodzące w tkankach. I to od początku nie stanowiło dla mnie problemu. Trudniej było mi jednak odnieść się do kwestii praktycznych, takich jak komfort pracy nićmi chirurgicznymi. Wiadomo, to najlepiej zrozumie sam lekarz. Na początku skupiałem się na tym, że nici są wytrzymałe, wysokiej jakości, że ograniczają ryzyko infekcji. Chirurdzy jednak słyszeli to już setki razy i generalnie nie robiło to na nich żadnego wrażenia. No i trudno się dziwić. Każde nici nylonowe są dobre. Pan Tomek z innej firmy też mówił, że też ma wytrzymałe i dobre nici i słyszałem to setki razy i generalnie nie było rozmowy. W końcu zacząłem z nimi rozmawiać o niciach, ale też bardziej o problemach, z jakimi stykają się na co dzień w swojej pracy i w gabinetach. Był to pierwszy krok, ale nadal niewiele wiedziałem o tym, jak wygląda codzienna praca chirurgów w gabinetach. Dopiero w czasie szkolenia z kortykotomii zrozumiałem fenomen nici Sera Gwizner. Obserwowałem, jak doświadczony chirurg zachwyca się gładkością. Pamiętam, wtedy to był model Sera Lene od Sera Gwizner. I tę gładkość faktycznie można było zauważyć, dlatego że na naszych szkoleniach stosujemy preparaty zwierzęce, w związku z czym w miarę dobrze możemy imitować tkanki ludzkie. I wtedy też zobaczyłem, że to właśnie takie szczegóły, dokładnie takie małe i minimalne szczegóły mają znaczenie w pracy lekarza. No bo tak, w końcu gdy nić przechodzi przez tkanki gładko, nie szarpie jej, nie uszkadza, no to jest to ogromne ułatwienie dla chirurga i przekłada się też na rezultaty oraz generalnie i najbardziej chyba na komfort pracy tego chirurga. Teraz wiem, dlaczego nici Sera Gwizner są tak często wybierane przez wyspecjalizowanych chirurgów, bo ich zaletą jest gładkość, ale także ich zaletą jest pudełko, dzięki któremu ta nić nie plącze się i możemy w bardzo łatwy sposób wyciągnąć igłę z opakowania. I wiele razy widziałem, jak praca lekarzy zmienia się na lepsze i ich komfort się poprawia dzięki temu, że szyją nićmi Sera Gwizner. Dlatego uważam, że warto o nich mówić, bo są na rynku nici nie tylko jakościowe i wytrzymałe, ale też komfortowe w użyciu. I takie moim zdaniem są właśnie nici Sera Gwizner. Robert, wciśnij ten. Dobra, to co? Czekajcie, poczekajcie. Ujęcie 13. Panie, nici. Panie, no. To wie, taki obcy się zbliża do tej igły.